Dobra, to przechodzimy do kolejnego pytania, bo dziecko płacze. Tak. A to będzie pytanie o dziecko. Dlaczego zdecydowałaś się pokazywać twarz swojej córki? Wiesz co, myślę, że wcześniej to był taki moment, zanim nawet planowałam malucha, to zawsze mówiłam, że nigdy tego nie pokażę. Ale przychodzi taki moment w życiu, że tak się nie możesz nacieszyć tym swoim szczęściem, tym swoim maluchem i po prostu chcesz się podzielić tym ze wszystkim. Po prostu. Bo na przykład niektóre kobiety nie pokazują. Na przykład Ania Lewandowska. No wiesz, no i ja też miałam takie przekonanie. Nagrywać maseraka? Zjechać trochę? Do jeziora? Dobra, a on teraz do jeziora, ja muszę wracać do dziecka. Czyli nie boisz się o to, że będzie pokazywane w internecie? No bo czasem mówi się tak, że matki nie pokazują, bo nie wiedzą, czy dziecko będzie sobie tego życzyło, żeby było pokazywane. A ty jesteś osobą publiczną, nie? I te zdjęcia w przyszłości mogą mu zaszkodzić. Nie wiem, czy mu zaszkodzę. Wiesz, ja gram od 4 roku życia i też zaczynałam plan, nie będąc za bardzo świadoma tego, co się dzieje. Umówmy się, 4-letnie dziecko nie wie, natomiast moja mama zrobiła mi najwspanialszą radość. Dzięki niej jestem tutaj, w tym miejscu. A ja pokazuję swojego malucha, bo tak ją kocham i tak po prostu chcę się podzielić swoim szczęściem. A będziesz chciała, żeby ona też grała? Słuchaj, myślę, że to przychodzi taki moment, w którym ona sama zadecyduje. No ale wiesz, twoja mama zadecydowała za ciebie. No tak, ale myślę, że moje maleństwo oprócz tego, że będzie ze mną i będę chciała się nim dalej chwalić całemu światu, to na razie chyba nie będzie grało.